wejściu chciałem wam pokazać jedną rzecz. Nie wiem, czy to będzie widać. Poczekajcie chwilkę. O, odłożyłem mojego Tubisa. Zobaczcie, jesteśmy na główce w porcie. Tu mamy latarnię. Tam, jak widać, mamy tą elektrociepłownię. Tam dalej mamy Półwysep Helski. I teraz, jak się tak troszeczkę obkręcimy, tutaj są widać nasze gwiazdobloki. I teraz słuchajcie, ważna sprawa dla was, dla wędkarzy tutaj, którzy będziecie sobie łowić z główki, bo tak jak dowiedziałem się tutaj od miejscowego wędkarza, te gwiazdobloki sięgają dosyć daleko tutaj w wodę. I to jest dosyć istotna rzecz, wiecie, bo dużo sprzętu możecie stracić, łowiąc, nazwijmy to, na pełne morze. Tak, jeżeli wam sprzęt troszeczkę zejdzie, prąd morski chociażby wam go troszeczkę tutaj zarzuci, to macie w zasadzie po przypomnie, bo on się na pewno wplączy w te gwiazdobloki. Tak samo jak holujecie rybę i ona jest gdzieś tutaj w tym miejscu, musicie zwrócić uwagę na to, żeby nie popuszczać się tą rybę, bo inaczej ona może wam tam gdzieś się zahaczyć, no i wiecie, i ani ryby nie będziecie mieli, ani końcówki sprzętu, więc na ten kawałek musicie uważać. Ja za chwilę pokażę wam, jak mniej więcej zarzucać, w którą stronę zarzucać, i mam nadzieję, że pomimo tego wiatru, nie wiem, czy wy to słyszycie, jest dosyć spory wiatr i dosyć zimno jest, muszę powiedzieć. Mamy początek listopada, także spróbuję to zarzucić, jak najdalej, i zobaczymy, co z tego będzie. Trzymajcie się.